cieszę się bardzo, że tyle osób przyszło dzisiaj na spotkanie nasze. Myślę, że budowanie Miedzi Legnica to jest ważne, żebyśmy angażowali wszystkie środowiska w Legnicy, także władze miasta, kibiców, przedsiębiorców. Jeżeli wszyscy będziemy pracować nad tym, żeby nasz klub się rozwijał, to będą efekty tej pracy. No a dzisiaj to chciałem też zaprezentować swoje poglądy w dziedzinie ekonomii, w dziedzinie inwestowania, podzielić się swoimi doświadczeniami. Myślę, że przyda się to wszystkim, bo temat inwestycji, inwestowania, to z tym się spotykamy na co dzień bardzo często. Odpowiedziałem na to zaproszenie, bo teraz po skończeniu z piłką nożną w sposób czynny lubię w świat biznesu wchodzić. Poniekąd przyznam, że jako młody chłopiec myślałem bardziej, że w tym kierunku pójdę niż w stronę piłki nożnej zawodowej. I dlatego teraz z chęcią wracam, bo tak jak obracając się w świecie sportu mówię, już tu byłem, już to widziałem, teraz chcę wejść do świata biznesu, gdzie są świetni ludzie, którzy osiągnęli w inny sposób sukces, a poprzez przybliżenie tego sportu im myślę, że może pokazać, jak to jest bliskie sobie i że właśnie dobrze jest to jak najbardziej łączyć. Podoba mi się właśnie, że klub biznesowy Miedzi Legnica idzie w stronę sportu, uprawia sport, jeździ na mecze piłkarskie i ja też myślę, że kto wie, w przyszłości właśnie z takimi działaniami mogę się połączyć. Kolejne śniadanie biznesowe i widać, że nasz klub biznesu się dosyć mocno rozrasta. No jest to bardzo pocieszające. No w porównaniu do tego, co było na pierwszym śniadaniu i drugim, no widać, że frekwencja bardzo rośnie, z czego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że tematyka jest na tyle interesująca, że następnym razem będzie jeszcze więcej osób.